czwartek, 9 maja, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu odbył się finał 26. Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie. Tegoroczna edycja nawiązywała do rocznicy 600-lecia nadania praw miejskich Grójcowi. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z całego powiatu w dwuosobowych drużynach. Rywalizacja dostarczyła uczestnikom wielu emocji. Czy konkurs był dla Was ciężki? Dla nas to w miarę prosty był i pytania były dość łatwe. Najtrudniejsze pytania według mnie to były te ostatnie, bo można było czegoś zapomnieć, to wtedy niestety punktów się nie zdobywało i bardzo łatwo można było z tego powodu przegrać. Pytania, które w pierwszej chwili wydawały się proste, były naprawdę, trzeba było je poważnie przemyśleć, bo przez drobną pomyłkę można było stracić naprawdę ważny punkt. No, myślę, że gdyby tutaj nie współpraca kolegi i naprawdę taka drużynowa walka, to byłoby ciężko. Myślę, że takie konkursy dużo uczą i zaradności, i naprawdę pomysłowego, takiego kreatywnego myślenia. Oczywiście odpowiadanie ustne, nie pisemne jest bardziej stresujące, jak jeszcze jest jakaś presja czasu i każdy się denerwuje, każdy liczy punkty i myśli, gdzie to nie będzie dogrywki, czy będzie, no to jest oczywiście duży stres dla zawodnika. Gdyby tam nie koleżeństwo i poleganie na koledze, to by było naprawdę ciężko. I takie konkursy są bardzo po prostu ciekawe, bo można się nauczyć wiele rzeczy. Stres był po prostu ogromny. Pytania były też dość trudne. Czasem nawet jeden głupi błąd może spowodować przegraną, ale trzeba się nie poddawać i startować w następnym roku. Nagrody są podobno bardzo fajne, więc trzeba próbować. Tak, też zdecydowanie będziemy w następnych latach też się zgłaszać. Ale pytania były też bardzo zróżnicowane. Tak. Takie emocje są. Tak, ale jest duży poziom. Niektóre bardzo były wyrównane. Tak. Bo niektóre pytania były takie na różne tematy. W różny sposób. Emocje ciekawe. Konkurs w tym roku był trudny, ale jestem zadowolony. Wszystkie pytania podeszły. Mam nadzieję na podium. Ja też jestem zadowolony z przebiegu konkursu w tym roku. Też były. Niektóre były pytania łatwe, niektóre były trudniejsze, ale były na w miarę równym poziomie. Według mnie konkurencja była bardzo duża, pytania były zrównoważone, niektóre były trudne, niektóre były łatwe, ale jednak jestem dobrej myśli, że nam dobrze wyszło. Moim zdaniem materiał był też bardzo ciekawy i przyjemnie uczyłem się. Panie Marzenie Jankowskiej, panu Marcinowi Kochowi. Pani Katarzyna Kłodowiewa i pan Krzysztof Wójcik. Walczyły drużyna o czwarte i piąte miejsce. Odeszło się tak naprawdę bez większych problemów, tylko po dwa pytania i zostało konkurs rozstrzygnięty o czwarte i piąte miejsce. A przechodząc do konkretów, pewnie na nie czekacie. Więc tak, może pana burmistrza jeszcze tutaj też zastępcę, poproszę. I jeszcze pani Katarzyna Kowalczyk oczywiście, tak? Nie byli na samym bardzo. Jeszcze taki drobny upominek. Zaczniemy od szóstego miejsca w kategorii
klas młodszych. Piąte miejsce zajęła drużyna. Szóste miejsce, przepraszam, zajęła drużyna Cyprian Kret, Patryk Zaręba, zespołu szkolno-przedszkolnego z Nowej Wsi. Sobierajska z Publicznej Szkoły Podstawowej z Goszczyna. Mateusz Augustowski i Mateusz w składzie Antoni Juroszewski, Mateusz Kotowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Paweł Dudek i Joachim Krzysztof Dudek. Grójec, 600 lat lokacji miasta. Zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Zofia Warzywok i Olga Wojciech. Zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi Szymon Dywan i Łukasz Jagiełło. Drużyna
Aleksandra Michalak, Antonina Ostrowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie. Zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drwalewie Marta Kucharska i Patrycja Pochocka. Franciszek Drewin i Jakub Potocki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Zwyciężyli drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Alicja Kalinowska, Miłosz Mokosa. Przez 12 miesięcy ważne. Można wykorzystać online w Empiku oraz w każdym innym dowolnym punkcie handlowym. Nie musicie całej kwoty od razu wydawać. Możecie dziś 20 zł, jutro 200 zł. Gratuluję Wam serdecznie. Bardzo się cieszę z tego, że zajęliśmy pierwsze miejsce. Ja osobiście nie spodziewałem, bo w sumie pierwszy raz jestem na Gry Boju. To jest mój pierwszy tutaj występ. No i po prostu gdyby nie koleżanka, no to ciężko by trochę było. Kto powiedziała do mnie przedtem, co mi dwie głowy, to nie jedno. Ponad miesiąc się przygotowywaliśmy. Tak. Była to trudna wiedza, taka ciężko wchodziła w głowę, czy bardzo przyjemna? Zależy, która. No tak, niektóre rzeczy bardzo łatwo, a niektóre trochę trudniej. Ale w sumie chyba ta wiedza tak wewnętrznie pomoże chyba
trochę w życiu we mnie, bo no wiadomo, mama ojczyzna, wiemy coś więcej na niej. Tak. Ogólnie te materiały były bardzo ciekawe. Nie żałuję, że się tego nauczyłem. I mam nadzieję, że za rok też tak dojdę. Ja to się bardzo cieszę, bo to jest drugie spotkanie moje z Grubojem. W tamtym roku mi aż tak bardzo nie poszło. Zająłem 4. miejsce. Się cieszę z odzyskanego sukcesu. Jak tutaj koleżanka powiedziała wcześniej, że były rzeczy trudniejsze i łatwiejsze. Na przykład Stanisław Czekanowski ma dość złożony, trudny język. Trudno się to czyta, uczy się tego. Niektóre rzeczy były naprawdę przyjemne, łatwe. Można było to wywnioskować po prostu tak z życia codziennego, bo to jest oczywiste. Niektóre rzeczy były trudne. Trzeba było to tak przysłowiowo wykuć na blachę. Ale myślę, że taki sukces odniesiony, no tak, żeby nie powiedzieć, że zasypiam gruszki w popiele, ale na razie mi wystarcza. Za rok na pewno podejdę jeszcze raz do tego turnieju. To jest mój debiut w Grubojo i bardzo się cieszę z odniesionego sukcesu, ponieważ spodziewałem się, że zajmiemy tak wysokie miejsce i że to będzie na podium. Chcę powiedzieć, że to, że jestem w składzie jury tego konkursu, jest ogromnym wyróżnieniem dla mnie. Cieszę się ogromnie, że mogłem tu być razem z młodzieżą. Jestem pod wrażeniem wiedzy, jaką młodzież prezentuje. Rzeczywiście znajomość historii ziemi grójeckiej jest wspaniała i ta młodzież również jest bardzo wspaniała. Cieszę się ogromnie, że również ja, jako nauczyciel wieloletni tutaj grójeckich szkół, też może jakiś wkład w to wniosłem i powiem, że Grójec dla nich na pewno, dla mnie również jest tą wymarzoną małą ojczyzną. Cieszę się bardzo, że mieliśmy możliwość udziału w 26. edycji już konkursu. Konkurs ten, już jak powiedziałem, to jest w tym roku 26. edycja poświęcona rocznicy nadania praw miejskich Grójcowi. Tematyka tego konkursu jest o tyle ciekawa, że związana jest z ziemią grójecką. Co roku temat jest bardzo ciekawy. Tematy są zawsze przemyślane przez tutaj komisję. I dlatego ja się cieszę, że coraz więcej ludzi młodych też jest zainteresowanych tą historią lokalną, tą historią naszej małej ojczyzny. Jestem bardzo zadowolony, że w tym roku w tych szkołach, których uczę, młodzież brała czynny udział w tym konkursie. No i do finału zarówno w grupie starszej, jak i w tej grupie młodszej przeszli uczniowie ze Szkoły Podstawowej imienia Ziemi Grójeckiej w Zaborowie. Udało mi się także, że do finału przeszedł zespół z publicznego gimnazjum w Grójcu. Konkurs, tak jak uczniowie mówili, na pewno ma taką ciekawą formę, bo to jest nie tylko forma testu, ale już sam finał są to odpowiedzi zmuszające często do tego, że uczniowie wykazują dużą wiedzę właśnie o naszym, no, o naszym terenie, o naszym regionie, o ziemi grójeckiej. Finał grójeckiego turnieju wiedzy o 600-leciu miasta Grójca udowadnia nam, jak młodzież jest zainteresowana historią naszego miasta, jaką ma wiedzę. Także pragnę podziękować nauczycielom za przygotowanie i zaprowadzenie uczniów i wpajanie im tej wiedzy, organizatorom, czyli Miejsko-Gminnej Bibliotece imienia Skarbimira Laskowskiego w Grójcu za przygotowanie całego turnieju, a także jury za poświęcenie czasu, za wkład swój w ten turniej i w całe wydarzenie. Myślę, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy, jeszcze nas napawa większym optymizmem, że historia jest niepoznana przez wszystkich i będzie cały czas pogłębiana nasza wiedza. Także dziękuję uczestnikom i przygotowującym turniej.